Cześć. Witam Was na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy przy cebuli. A w tym filmie chcę Wam powiedzieć, czy łamać już cebulę. Na wstępie dodam, że to jest cebula sadzona wiosną. No ale widzicie, jest już wyłamana. I czy łamać cebulę, czy zostawić ją, niech jeszcze rośnie. Więc jeśli ten film jest dla Ciebie ciekawy, to pozostań, obejrzyj, zasubskrybuj, polajkuj. A teraz do tematu. Jak widzicie, część cebuli już jest wyłamana, jest wyłożona. Część się położyła naturalnie. Część wyłamała piątkowa bodajże, bądź czwartkowa nawałnica. No ale jeszcze spora część z tych cebul stoi. I co w takiej sytuacji? Czy ją łamać, czy zostawić? Spójrzcie, tutaj już cebula ma 7 cm gdzieś średnicy. Ta ma około 6 i ta już się wyłamała sama. Ponieważ ta odmiana cebuli, którą ja mam, ona rośnie tak 6, 7 do 8 cm maksymalnie. I w chwili, gdy ona osiągnie ten rozmiar, po prostu szczypior się sam łamie, właściwie łamie, kładzie i to jest wszystko, co musimy zrobić. Natomiast, jak widzicie, przy mniejszych cebulach ten szczypior nadal stoi. Nadal stoi, ponieważ cebula, czyli korzeń, nie osiągnął jeszcze normalnego takiego rozmiaru, w którym by po prostu wiedział, że już osiągnął cały swój wzrost i nie może już więcej urosnąć, więc szczypior się nie położy. Trochę to tak głupio zabrzmiało, ale mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Po prostu warzywa wiedzą, kiedy osiągają swój maksymalny wzrost, kiedy zakończyć okres wegetacji. Przez to, że tutaj szczypior się wyłożył, ten szczypior zacznie obsychać i wszystkie te składniki pokarmowe, które ma właśnie w części zielonej, będzie przekierowywał do główki. I ta główka jeszcze delikatnie podrośnie. Nie za dużo, ale trochę podrośnie. Natomiast zresztą ja na razie to zostawiam. W ogóle od łamania cebuli odeszłem i mam o wiele lepsze plony. Po co po prostu przerywać proces rozwoju warzywa, skoro można go przedłużyć, mieć większe główki, większy plon i nie narażać się po prostu na straty. Tak jak widzicie, tutaj część deszcz wyłamał, ale większość z tych małych, bo te mają z 5, te też z 5, tu z 5, tam 4, 5, 4, no ta ma około 6, tutaj też około 6, może 5. Widzicie, te jeszcze stoją, ponieważ wiedzą, że muszą jeszcze rosnąć, rozwijać szczypior, rozwijać elementy zielone, rośliny, żeby po prostu rosły. I to jest cebula, którą sadziłem dymkę wprost do gruntu. Natomiast tutaj jest cebula, którą podpędzałem w doniczkach. I spójrzcie, jaka jest różnica. Ten szczypior jest po prostu przepotężny. Ta cebula, i to jest ta sama odmiana, ona już teraz ma z 7 cm, ta też. Jest bardzo dużo dalej takich cebul. Te szczypiory mają o wiele większe, o wiele ładniejsze. I w tym roku zacząłem się zastanawiać, czy po prostu każdej dymki, wiadomo, że to jest technicznie na początku ciężko wykonać, ponieważ to trzeba dużo, dużo donic, dużo sprzętu, że tak się wyrażę, ale efekty takiej podpędzonej cebuli są o wiele lepsze. Spójrzcie, jak ona wyrosła. Spójrzcie, jakie ona ma szczypiory. Te szczypiory nie są tak wiotkie, jak przy sadzonej dymce bezpośrednio do gruntu. I należy rozważyć po prostu, czy w przyszłym roku tylko tak nie uprawiać. Ale to o tym będziemy się, nad tym będziemy się zastanawiać w przyszłym roku. No ale patrząc na same główki, no są już o wiele większe.
Tak więc dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.